Dzień dobry Państwu. 13 października sezon morsowania na Dębowej w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęty. Dlaczego 13 października? Za chwilę się tego dowiemy. Woda jeszcze ciepła, śniegu i lodu nie ma, ale to już na pewno wkrótce. Prezes Zarządu Rejonowego WOP w Kędzierzynie-Koźlu Stanisław Wolkiewicz. Proszę Państwa, 13 października 2001 roku kilku wspaniałych ludzi z Andrzejem Szopińskim, z Tyką, z Krzysiem Deneką, no i oczywiście ze Stasiem postanowiliśmy zabić nudę na Dębowej w zimę, bo w lecie wiadomo, ratowniczki, ratownicy, piękne panie, piękni panowie, żaglówki, motorówki, łodzie podwodne, przepraszam, nadwodne. Podwodnych jeszcze nie mamy. No i proszę Państwa, postanowiliśmy założyć klub morsów, a klub morsów, proszę Państwa, co znaczy ta nazwa, to wszyscy wiedzą nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a może i na świecie. Zapraszamy wszystkich. W soboty na godzinę 9:00 pierwsza grupa i w soboty na godzinę 12:00 druga grupa. Powtarzamy to w niedzielę. Serdecznie zapraszam, ale ludzi z charyzmą, ludzi, którzy chcą coś zrobić dla siebie, szczególnie dla siebie, ale i dla WOP-u, bo proszę Państwa, jesteśmy na stanicy WOP Dębowa, gdzie ja szczególnie się z tego cieszę, gdyż jestem również założycielem tej organizacji. Jakiej? No WOP. Także dzisiaj nad jeziorem, na Dębowie o 12:00 będzie już więcej osób, a sądzę, że Państwo słyszą, że jest taka możliwość, aby podreperować swoje zdrowie. Tak, to prawda, ja nie będę tu robił wykładów, powiem krótko, podreperować swoje zdrowie, warto tu przyjść, sądzę, że Państwo nas też odwiedzą. Grzegorz, Ty trochę później doszedłeś do nas. Dokładnie, 4 lata temu wstąpiłem w szeregi morsów i do dnia dzisiejszego wspaniale się bawię. A jak się czujesz? Doskonale. Jak widać, cały rok na okrągło wodzie. I żona nie narzeka. Zapraszamy. Żona nie narzeka. To najważniejsze. Proszę Państwa, i zapraszamy w każdą sobotę i niedzielę o 9:00 i o godzinie 12:00. Zatem do zobaczenia.